po odprawie. Teraz udaję się do Warszawy i z Warszawy do Seulu. A w międzyczasie pewnie wlecą tu jakieś ujęcia z samolotu, bo mam miejscówkę przy Kołkinie, także let's see. To jest ta magiczna maszyna, którą teraz będę leciał do Warszawy. Tam mam transfer i bezpośredni lot do Seulu, około 10-godzinny, trochę opóźnień, no ale to się zdarza, więc nic strasznego. Nawet nie wiem, czy tu można kręcić w zasadzie, więc kręcę tylko tutaj zewnętrzną część. Jak widzieliście na ujęciu przed chwilą, samolot, którym leciałem do Warszawy, to Bombardier DHC-8400 polskich linii lotniczych LOT. Rejs przebiegł całkiem pozytywnie, gdyby nie spore turbulencje, przy których opadało się jak na rollercoasterze. Mówię wam, uczucie chwilowej nieważkości było dość stresujące, podkreślając, że był to mój pierwszy lot. Zrekompensował mi to odrobinę poczęstunek w postaci wafelka i napojów. Samo lądowanie było dość łagodne, a tuż po wylądowaniu na lotnisku Chopina w Warszawie zrelaksowałem się przy muzyce w wykonaniu tego młodego człowieka. Tutaj doszło do jakichś zakłóceń, w wyniku których dźwięk szczęścia nagrań się nie zarejestrował. Pewnie pomyślicie, że to spisek rządowy, efekt oddziaływania pola magnetycznego UFO, bądź chemitrailsów. Otóż nic bardziej mylnego. Najzwyczajniej w świecie źle wpiąłem mikrofon zewnętrzny, dokładnie jak na livestreamach, gdy regularnie zapominam go włączyć. Jeżeli zastanawiacie się, jaki jest mój największy problem, to jest to ewidentnie problem z pamięcią. Dlatego też nie pamiętam, o czym była mowa, aczkolwiek rozmawiałam z Cornelią, która wraz z Martyną tworzą duet Unika. Reprezentowały one w Korei nasz kraj na Changwon K-Pop World Festival. Niedługo później została otwarta bramka. Idąc tunelem, miałem myśli, że śmiesznie wyglądałoby to, gdyby na pokładzie samolotu nie było odgórnie ustalonych miejscówek. Gdyby zaczął się wyścig szczurów, niczym ten kreowany przez niektóre jednostki w naszych autobusach, czy pewnej sieci sklepów przy okazji świąt. A czasem i nie tylko. Wszystko poszło sprawnie. Zmierzałem ku mojej miejscówce, którą zaklepałem tej samej nocy przed wylotem. Gdyby nie to, siedziałbym gdzieś po środku samolotu. Musiałem jednak dla samego siebie oraz dla was załapać miejsce z jak najlepszym widokiem. Na miejscu czekały na pasażerów poduszka, koc, słuchawki, pakiet rozrywki w postaci filmów, seriali, muzyki różnej maści, informatory i czasopisma, które obejrzałem tylko dla obrazków. No bo kto tak nie robi, co? Niedługo po odlocie dostaliśmy pierwszy poczęstunek. Były to orzeszki ziemne oraz napój do wyboru. Jak widzicie, wypadło na piwo, bo jak inaczej ululać się przy takim hałasie? Następnie podano pierwszy posiłek, kurczaka w ziołach z ziemniakami puree, jakieś warzywka, zapomniałem niestety zapisać sobie, co to było, z głodu całkowicie odebrało mi pamięć. Do tego była bułka, wędlina, ser, ogórek korniszony, pomidor, sałatka warzywna i kawałek ciasta. Wszystko było naprawdę w porządku, jeżeli chodzi o smak i wygląd.
Mam trochę komplikacji, nie mogłem znaleźć swojego bagażu, bo się spóźniłem, bo musiałem drugi raz kartę pokładową wypełnić, ale koniec końców spytałem się, bo no nie wiem, dostałem karteczkę, gdzie było B1, ale koniec końców było na piątce i doznałem takiej dezorientacji totalnej, że nie wiedziałem, o co chodzi teraz. No ale bagaż jest, wszystko jest ogarnięte, także teraz śmigam jeszcze nie wiem gdzie, przed siebie i jakoś to będzie. No to dobra, udało mi się dolecieć do Seulu. Jestem teraz na lotnisku Incheon i pierwsze co zrobiłem, to zakupiłem sobie tą kartę Timoni, która jest podstawą transportu miejskiego właśnie w Korei. Kupiłem też wodę, bo strasznie odwodnił mnie ten przylot. Nie wiem czemu piłem przed przylotem, a naprawdę mnie to wysuszyło totalnie. Także tak, tą kartę wykorzystuje się w busach, w metrze, chyba w taksi, no wszędzie praktycznie. Teraz zastanawiam się jeszcze, czy nie brać karty SIM albo jajko Wi-Fi, tylko że nie wiem, czy dostanę się do telefonu, bo nie wziąłem tego szpikulca, a mam telefon z takim czymś, także do SIM się nie dostanę, jeżeli nie mam jakiegoś ostrego, cienkiego narzędzia. Może zobaczymy, jak to będzie, bo no niestety no się trochę sprawa skomplikowała. Jestem na zewnątrz i nadal nie rozkminiłem tego, o co w zasadzie chodzi z tymi kartami. W internecie widziałem jakąś tam okazję na jeszcze połączenia, bo chciał się z tym skontaktować, ale nie mogę nigdzie znaleźć tego stoiska. I w zasadzie jeszcze szukam tak samo automatów do doładowania tego Timoni, więc mam ciężką rozkminę na chwilę obecną. Dobra, udało mi się ogarnąć, gdzie znajdują się te magiczne automaty do doładowania Timoni kart. Wystarczyło udać się w kierunku po prostu stacji, gdzie odjeżdża pociąg. Także tak, tutaj Wam pokażę już zaraz, tylko trochę poluźnie. Tutaj macie właśnie stację od AirExa, czyli kolejki, czy metra? Nie wiem teraz w zasadzie, bo jeszcze nie wsiadałem tam, więc no coś w ten deseń po prostu. Tu zatrzymuje się na każdej jednej stacji i z kolei tam na prawo odbijając macie Express Train, który jedzie tylko zatrzymuje się albo na niektórych stacjach, albo bezpośrednio do Seoul Station. No i tutaj właśnie w tym miejscu znajdują się te automaty, w których można doładować właśnie kartę, jak i kupić bilet, tak? Dokładnie tak. No, to tego Wam nie pokażę teraz, bo jest kolejka duża. Nie będę po prostu blokował. Znajdę po prostu jakiś wolny terminal, jakiś wolny automat, jak już będę w czasie podróży i z kimś ogarnę to, żeby ktoś potrzymał mi kamerkę i żeby to nagrać. Także nic strasznego, ale zajęło mi to trochę czasu. I kupiłem tą magiczną kartę, z której i tak nie będę mógł dzwonić, ale będę miał transfer do livestreamu. Okej, zapomniałem Wam pokazać, bo na wstępie się przykłada tą kartę. To kasuje wstępnie ten i potem przy wyjściu kasuje się drugi raz i nalicza dopiero prawidłową, znaczy nalicza opłatę, tak? Na to wychodzi. Czyli macie przy wstępie, kasuje gdzie wchodzicie i przy wyjściu kasuje Wam opłatę, jeżeli macie tą kartę. Ja muszę wejść na lewo, bo to jest Hongik University, czyli raz, dwa, trzy, cztery, piąta stacja, tak? Wychodzi na to. No i tyle. Ze stresu wyszło tak, że nie nakręciłem zbyt wielu ujęć, które nadawałyby się do przerywników czy nałożenia jakichkolwiek efektów. Nie korzystałem też tego dnia ze statywu. Całkowicie zapomniałem o nakręceniu okolicy i drogi do guesthouse'u. Na szczęście nadrobiłem to podczas pozostałych 13 dni. W tym momencie spotkałem się już z Christine. Przebieg tego spotkania zobaczycie za chwilę.
Tutaj niestety znów coś wyszło nie tak z dźwiękiem. Christine przywitała się, a chwilę później wznieśliśmy toast, który zaraz usłyszycie. Vivo, to moje. Palivo. Długo nie posiedzieliśmy, postanowiliśmy ruszyć się z miejsca, pooglądać występy uliczne, a następnie pójść coś zjeść. Pierwszy odcinek moich przygód w Korei dobiegł końca. Z tej okazji mam dla Was giveaway, czyli inaczej zwaną rozdawajkę. Pilnie strzeżę go para koreańskich nowożeńców, jednak możecie ich przekupić zostawiając pod filmem komentarz, jakkolwiek nawiązujący do nagrody, chociażby po części. Losowanie odbędzie się w niedzielę po godzinie 15. Dziękuję za obejrzenie materiału oraz z góry za wszelkie łapki w górę, subskrypcje czy kliknięcie przy niej dzwoneczka, by być na bieżąco. Wszelkie porady, uwagi oczywiście też mile widziane. Trzymajcie się, miłego dnia, siemanko, yo!